Siema, siema. A co pan tu robi przy moim siewniku? A majstruję, majstruję. A majstruję. Rozbraja pan, tak? Rozbieram dobrze. Rozbieram na części i będę zaraz ogłaszał sprzedawą. Wysuję cię w garażu. Słuchajcie, dzisiaj u mnie Słomek, bo jak się okazało, przy Słomka nowym siewniku, który pożyczyłem do siewu słonecznika i kukurydzy, mamy źle ustawione redlice, co się źle. Amerykański rozstaw. Jest to szerszy rozstaw na 80 cm. Wszystko niby super ekstra działa, no ale właśnie 80 centów, no i tak dobrze, że dla spokojności to sprawdziłem. O! No już nie widzisz, już jest poprawnie, widzisz? A bo już masz rozluźnione. Już mam ścieśnione i teraz chcę pomierzyć tą sekcję względem ramy, czy są ustawione. No dobra, no to mierzymy, bo no całe 80 cm tutaj niestety, ale przystawka by nam nie zbierała tego dobrze. Jeszcze tam w słoneczniku pal licho, bo mam być koszony przystawką do słonecznika, tam nie ma problemu z tym, jaki jest rozstaw, ale w kukurydzy już by to nie przeszło. No i tak mi coś nie pasowało właśnie, patrząc po kołach przy case, mówię, kurde, trafia rządek na brzeg koła, opony. No i miarka i się okazało, co było. Ale były też takie historie, były takie historie, że ludzie nawet kupowali przystawki z innym rozstawem, no to już bolało bardziej. A łańcuch od roweru nie pasuje na przykład, nie? Także możecie zmartwić, trzeba szukać łańcucha. No to trzeba szukać innego łańcucha, bo no to jest akurat mała rzecz, ale okazało się, że łańcuch jest za krótki, nie można przestawić powyżej 140 kg. Jeśli chodzi. Powyżej. Powyżej? Powyżej. Czyli małe ilości idzie wysiać. Idzie małe ilości wysiać, nie idzie dużych. A, no to pasuje, bo ja tylko 70 kg poli 70 kg poli dawu. A to ja tak na bogato w tym roku 200 kg. Amofoski 4, 12, 12. Dobra, lecimy. I teraz mamy już tutaj pościągane sekcje do 75 cm. Jeszcze musimy trochę powalczyć z wysiewem nawozu, bo nam się mocno poprzesuwały te teraz lejki i jedne nam trafiają, tak jak ta chociażby, bezpośrednio na rządek, więc jeszcze to musimy to przestawiać, ale w miarę to idzie. No tutaj wąsko, czekaj. Tu jest zajebiście. No i zajebiście, jest odsunięte teraz dalej. Jak to wysoko ustawić? Masz było? Na śrubach, tu masz, czekaj, dobra, tu masz, tak nie, tu masz śrubę. Tutaj było odgniecione. Tu. To będziesz musiał. Słuchaj, to na sobie ustawię zastroić. Na polu i tyle. Klucz. Trzymam. No i obok idzie, nie idzie. No idzie obok. No minimalnie obok. Jest luz, bo prędzej to szło po prostu na tym. No i tutaj mamy zrobione, jeszcze wczoraj wyszedł mały problem z zaczepem. Mogę się zaczepić do case'a, bo case'em będę siał i musieliśmy tą belkę tutaj po prostu przeciąć, nałożyć rurę i pospawać. Są zrobione jeszcze takie obrączki, żeby po prostu się nie przesuwała, no i teraz już powinno wszystko być cacy. Ale najpierw jeszcze świnie, ziemniaki zasadzimy i wtedy dopiero będę spokojnie leciał za słonecznikiem i kukurydzą. No i teraz już mam tutaj podczepioną sadzareczkę, sadzeniaki. I lecimy z koksem, z sadzeniem ziemniaków. Tutaj jeszcze po lewej stronie trochę okien do chlewni, które już miały być wymienione na jesieni, ale dopiero teraz będą wymieniane prawdopodobnie w maju, jeżeli się wszystko uda, bo ostatnio to się więcej rzeczy pierdoli niż idzie tak jak powinno iść, no ale niestety nie wszystko się da zaplanować. Co do świń, to zrobię taki osobny jeszcze odcinek, bo z tą opłacalnością jest tak sobie. Znaczy się, no teraz to opłacalność chociaż już jest, a prędzej w ogóle jej nie było, przez można powiedzieć, że półtorej roku. Ale no teraz już coś tam na plusie się wychodzi, chociaż w zależności od tego, jak się uda kupić komponenty i tak dalej. Znowu jest o tyle dobrze, że mamy dość dużo zakupionych premiksów, dodatków paszowych na zapas, ale one za chwilę się skończą, a już teraz ceny są po prostu tak kosmiczne i coraz więcej się mówi o tym, że nie będzie premiksów, że będą ograniczenia, więc no mamy totalny cyrk i te historie, które gdzieś tam się słyszy, Hiszpania, Włochy, za chwilę może się okazać, że będzie ten problem u nas. Dajcie znać, jak u was wyglądają ceny pasz, komponentów, premiksów.
bo chociażby taka pasza dla kur, taki przykład, który jakby powiedzieć jest mi najświeższy, bo po prostu dla tych swoich tam kurek czasami coś tam kupujemy, no to pasza podeszła z 45 do 73 zł. Więc praktycznie mamy dwukrotnie, tylko że jest to pasza gotowa. No ale tutaj chociażby cena pszenicy i tak dalej wchodzi. Ale też już słyszałem, że jakieś tam pasze treściwe, chociażby dla bydła, podrożało kilkadziesiąt procent, więc jest nieciekawie. No ale, żeby było pozytywnie, to lecimy z ziemniakami. Ziemniaki, tutaj mamy Queen Anne, ona się w ubiegłym roku najlepiej sprawdziła ze wszystkich. Klienci praktycznie głównie po nią wracali. Jeśli chodzi o pozostałe, kokosz. Jeśli chodzi o pozostałe, to Lea, tą też jeszcze będę sadził, ona jest z tych wczesnych, a te trzy, które były, one są spoko, szczególnie tutaj Lili, ona bardzo dobrze plonowała, mega jeśli chodzi o plon, ale mi akurat jeśli chodzi o smak, tak do końca nie podeszły. No i też jeżeli ktoś dostawał Lili i Queen Anne, bo ich było najwięcej, to przede wszystkim Queen Anne, ona tu jest fajna, żółta, no. I dlatego tutaj przede wszystkim na nią w tym roku stawiamy, ale tych ziemniaków będzie zdecydowanie mniej niż rok temu, bo w tym roku 0,7 też można wypić. I lecimy z sadzeniem. Tak jak w ostatnich latach, ziemniaki sadzone są bezorkowo. Tutaj no obok mam buraczki, więc jak buraczki znikną, to spokojnie będzie można później kopać. Od tej strony będą okryte. Odmiana Lea, potem cała reszta pójdzie już królową Anną. W tym roku trochę inaczej, sadzę je teraz płycie i za kilka dni je zarytuję i opryskam tą samą mieszaniną co słonecznik, czyli Wingfo plus Bandur. I mam nadzieję, że będzie czysto. Zostawiam duże przerwy pomiędzy retinami, co 16 retin po prostu będzie ścieżka technologiczna pod case'a, żeby tutaj wjechać dużym opryskiwaczem, raz na około pozamiatana, nie dam się bawić 12-metrowym, tym bardziej, że no tak sobie tutaj jakoś poukładam, żeby chociażby, nie wiem, z P2 poszedł pierwszy zabieg na grzyba, jeżeli się uda, jak nie to z P3, zobaczymy, ale mówię, no odpaszczanie chociażby uda się ze słonecznikiem, więc za jednym przejazdem i temat będzie, mam nadzieję, zamknięty. Prędzej tutaj gleba była przygotowana w ten sposób, że na jesieni był kłębosz i poszedł poplon, potem na wiosnę RSM 32 100 litrów, gnojowica 25 metrów sześciennych, no i poszło synchro i tak naprawdę to jest od razu sadzone. Ziemniaki posadzone, tak jak liczyłem, wyszło mi tutaj tak fajnie, bo z jednej strony mam 27 metrów, że opryskam sobie, tu mam 27 i tu mam 27, więc raz na około i mam praktycznie całe ziemniaki opryskane, a że pole idzie z klinem, no to klin mi taki został tutaj jeszcze w środku, tam mi się rządki całkowicie schodzą, tutaj jest no ile, 4,5 metra szerokości na samym końcu, więc już tutaj nie dosadzam ziemniaków, bo bym musiał jeszcze raz kręcić, robić jeszcze jedną ścieżkę technologiczną. Wsadzę sobie tutaj po prostu dynię na folię Kowio. W ubiegłym roku dyni nie było, bo nie było zbytnio miejsca. W tym roku po prostu ten klin tutaj sobie wykorzystam. Mam jeszcze folię Kowio sprzed 2 lat. Mam nadzieję, że ona tam jest w takim stanie, żeby było można ją wykorzystać. No i dynia tutaj sobie spokojnie na tym RSM-ku i na tej gnojowicy będzie rosła. Jakiegoś większego warzywnika w tym roku nie zakładamy, bo nie ma po prostu raz, że miejsca, dwa, że czasu, żeby jeszcze warzywa się bawić, ale no dynia tutaj chociażby na taką sprzedaż, na halloweenową, tylko i wyłącznie halloweenówkę będę miał, a o nią praktycznie co roku gdzieś tam ludzie pytają, więc właśnie ta halloweenowa tutaj pójdzie na tej Ekowio. Ile tutaj jest? 5, może 7 arów, nic więcej, dwa rzędy mi się tutaj zmieszczą. I niech sobie rośnie. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.